Cześć, jestem Cydia, to kolejny odcinek, zagrajmy w Mirror's Edge i wracamy do gry. Galeria handlowa New Eden jest na wprost, ale uważaj, niedaleko będzie przejeżdżał burmistrz Callahan, więc pełno jest blokad. Tak, musimy się dostać do galerii New Eden, w której będzie się toczyła rozmowa, pewna, o której pewnie wiecie, z poprzednich odcinków. Może, jeśli oglądaliście. Okej. Dam radę tam doskoczyć? Sądzę, że nie, ale... Ale miałem rację. Chciałem powiedzieć, że ale warto spróbować. Ale jednak się nie udało. Teraz nie, 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 nie. Chciałem nacisnąć strzałkę w dół, a nie shift. Znaczy nie strzałkę, tylko S. Ale na jedno wychodzi. Łapiesz się? Nie. Ja, super rozpoczęcie odcinka. Tak więc teraz zróbmy to ostrożnie, porządnie. Na dół. No, puść się. Okej. Teraz biegniemy po ścianie. Zjeżdżamy. Okej, i co teraz? Teraz jesteśmy chyba pierwszy raz na jakimś niskim miejscu. Nie na dachach, tylko na... Faktycznie... Powinno być przejście na kładkę między sekcją 3 i 4. Na faktycznie niskiej pozycji. Gdzie jest te przejście? Aha, tutaj. Da rada tam wejść? Aha, myślałem, że to jest elektryczne, okej. Teraz wchodzimy tutaj. Jakoś odskoczyć by się przydało. Tak? Okej. Wyżej. Okej. Jesteśmy tutaj, ale co dalej? Ale co dalej? Aha, tutaj. Na dole trochę niebieskich. Takich będę może nazywał. Po prostu fuck, 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 cofaj się. I już strzelają do nas. Okej. Puśćcie. O, chodźmy na górę. Myślę, że to jest jedyne dobre, na początek przynajmniej, przejście. Zejdź po torze czwartym na następne schody. W pobliżu powinna być alejka. Wracaj na dach. Tam twoje miejsce. Pociągi raczej... Fuck. Fuck, 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 fuck. Wow. Wow, jak ja się tego przestraszyłem. Myślałem, że faktycznie we mnie walnie i to dość mocno. Dasz radę, dasz radę, dasz radę. Okej. Widzę, widzę. Nie musisz mi tak mówić. Okej, skok, skok i jesteśmy przy drzwiach, do których mieliśmy dobiec. I co teraz? Co teraz? W lewo. I kolejne drzwi. Ciekawie się zaczyna robić. W poprzednim odcinku było sporo akcji, tutaj zapowiada się podobnie. Więc jest ładnie. I mam nadzieję, że te filmy wam się jakoś podobają. Chociaż troszeczkę. Bo ja tam widzę jakiś malutki progresik od tych filmów, które kręciłem pół roku temu. Ale nie to jest tematem tego odcinka. To nie jest jakaś pogadanka. Tylko let's play. Ale skoro winda taka wolna jest, to można troszkę pogadać. Jak taki przerywnik windowy. Ale tak, wchodzimy tutaj na górę. I tutaj rozbieg i... Udało się. Udało się. I co teraz? To jest pod napięciem, czy nie? Nie. I teraz tędy. Doskoczysz, doskoczysz? Okej. Po tych pierwszych odcinkach, gdzie tak failowałem, naprawdę teraz się boję, że faktycznie będę znowu tak failował. A już jednak trochę się nauczyłem w to grać. Nie żebym był jakimś super skillowcem, ale... Idzie mi na pewno lepiej niż szło wcześniej. Doskoczysz? Okej. I co teraz? Po ścianie? Okej. Niebiescy zajmują dach. Chyba będziesz musiała powalczyć. No to chyba będę musiał powalczyć. Musiała, nie wiem jak się tutaj w sumie zwracać. Czy jako ja, czy jako postać. I pytanie, czy dobrze biegnę. I nie wiem, czemu dźwięk się na chwilę zciął. Okej. Zjeżdżamy na dół. Oki, 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 oki. Już do nas strzelają i to
trochę mocno. I najgorsze jest to, że chyba muszę iść koło nich, bo tędy raczej nie przeskoczę. Tak. Więc walki się nie wymigam. No, fuck, bij go, broń. Broń, broń, broń. To we mnie strzela. Fuck. Helikopter chyba. Ten helikopter jest największym problemem tutaj, naprawdę. On potrafi zajść za skórę. A jego niestety się chyba załatwić nie da. Bo jakiejś bazuki to tu nie mam. Skok i rozwal go. Rozwal go, rozwal go. Rozwal go. Fuck, 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 fuck. Broń, broń. Okej, gdzie jest ten policjant? Tam jest ktoś. Okej. Chyba, że to on nas załatwił, a nie helikopter. Okej, chyba już wszyscy tutaj, tak więc wyrzucamy naszą broń i wchodzimy na górę. Wchodzimy, wchodzimy. I co tu widzimy? Zjeżdżamy na lince. Shift. Okej, kolejne pomieszczenie. Tym razem w kolorach pomarańczy. Naprawdę ta stylistyka tej gry mi się niesamowicie podoba. Bo ja naprawdę, jak wiecie, lubię ciekawe takie różne rzeczy, takich, nie wiem, w Limbo ten czarno-biały styl. Albo co to jeszcze było? W The Walking Dead takie kolorowe wszystko. Mi to naprawdę pasuje. Jak tutaj takie sterylne wszystko. I różne takie kolorowe, kolorowe pomieszczenia. Zwykle związane z jednym kolorem i bielą. A na czerwono miejsca, w których musimy iść. Mnie to naprawdę urzekło. Nie wiem jak was, możecie napisać swoje wrażenia. Co do tego, i chyba mam tędy biec, tak? Okej, tak więc rozpęd, żeby tutaj nie sfailować. Okej. Chociaż jednak bym raczej doskoczył. Teraz tu. W górę. I tu raczej nie powinno być większych problemów. I tam jakiś samolocik sobie leci. Ładnie. Dasz radę? No, skacz, okej. I już prawie jesteśmy na górze. Tak więc, tak więc, tak więc. Musimy iść tędy chyba. I ciekawe co w tej galerii będzie. Poza tą rozmową zapewne troszkę walki. U, na szczęście się złapało. Już się bałem, że się nie złapie, jak to czasami lubi nam robić. Ale na szczęście się złapała. Teraz moment, którego nie lubię. Ale na szczęście się go What? Ale na szczęście się go już nauczyłem. Więc nie jest tak źle. Doskoczysz, doskoczysz. I chyba już jest ta galeria gdzieś tuż, tuż. Tak? To jest chyba to. Największy ten budynek. O! Koledzy. Niebiescy koledzy. Tylko, że jest ich tu dwóch. Okej. Żyjesz czy nie? Chyba nie. Myślałem, że powalczymy sobie, a tu nie. Chociaż w którymś z poprzednich odcinków mówiłem, że walki nie lubię w tej grze. Ale jednak walka mi się spodobała. Bo w końcu zacząłem potrafić walczyć w tej grze. Nie tak jak to było wcześniej, więc zapewne dlatego mi się to nie podobało. Dasz radę w ten sposób? Nie. Czyli po prostu wbiegnij. I co teraz? I co teraz? Tam nie doskoczysz chyba. To jest naprawdę dość ryzykowne, ale jednak nie. I co teraz? Coś takiego? Okej. Teraz coś takiego. Teraz. Na górę wbiec? Bardziej obstawiałbym, że jakoś to przeskoczyć ciekawie. Chociaż nie. Chociaż jednak tym razem pomyślałem dobrze. I tu mamy już drzwi. Czyżby to już ta galeria? I teraz czarno-białe. Te zestawienie kolorów jest naprawdę ciekawe, jeszcze w połączeniu z różnymi dodatkami. Tja. W tym odcinku gadam jak jakiś znawca, nie wiadomo jaki, dekoracji wnętrz. A takim człowiekiem na pewno nie jestem.
No, okej. Szczur. Zawsze będę tak śmiesznie mówił na te szczury, bo one są fajne. Okej, jesteśmy już w tej galerii. Tak, to jest ten budynek, New Eden Mall. I czy uda nam się po prostu wejść drzwiami? Tak? Nie. Jak nie drzwiami, to czym? Alt, czyli tędy, tak? Ten alt jest naprawdę przydatną opcją, te wyszukiwanie drogi. Bo naprawdę jest to pomocne. I co teraz? Tutaj doskoczysz? Okej, teraz ładnie wysoko. I jesteśmy. I tu już na 100% będziemy wewnątrz tego budynku. Całego. I coś słyszę, chyba to nie są policjanci na szczęście. Niebiescy. Tak ich miałem nazywać przecież. Okej, i gdzie mam dojść? Gra się nam zapisała ładnie. Okej, powiadasz, że mam iść naprzód, tak więc będę się ciebie słuchał. Bo jesteś w końcu jakimś moim szefem. Okej. No, zaczyna się. Co to za miejsce? Okej, nie wiedziałem, co to jest na początku, ale to jest winda po prostu, taka ciekawa. I dziwnie, że ta szyba nie pęka. Aha, tak mam to zrobić, okej. Już myślałem, że mam czekać, aż się to otworzy. Ale okej, idzie nam całkiem nieźle. I czy teraz mam tędy wybiec? Wspinaj się na górne piętra. Jak mam to zrobić? Schodami może? Okej, nic nie mówiłem. Nie było pytania. Nie ruszają się, jaka szkoda. I tam raczej nie doskoczy jakoś łatwo. A nie, tu mamy ładne rzeczy. Dasz radę? Okej. Uciekaj na dach, ale którędy? Łatwo ci mówić, ziom. Twoje rady są naprawdę przydatne, aczkolwiek mógłbyś czasami sprecyzować swoje rady. Tędy? Na szczycie galerii jest rejon konserwacyjny i struktury podpierające konstrukcję. Stamtąd będzie jakieś wyjście. Ale już mam stąd wychodzić? Przecież miałem rozmowę jakoś podsłuchiwać, czy coś. Ale najwyraźniej plany się skomplikowały. I tu mamy szyb wentylacyjny. Też jest taka opcja, że mnie wystawił. Więc się zemścimy na nim, gdy go tylko spotkamy. Jeśli go jeszcze kiedykolwiek spotkamy. No, w górę. No wiem, nie musisz mi aż tak szczegółowo tego wszystkiego mówić. Raz mówisz tyle co nic, raz mówisz tyle, że aż niepotrzebne to jest. Przeszukujemy sektor 12. Nie widać. Który to ten sektor 12? Nie wiem. I co uruchomiłem? Aha, to. No, przecież zatrzymało się! I teraz poczekamy, aż on faktycznie nie będzie się ruszał w żadnym stopniu. No, oni tam sobie chodzą, a to powoli się zatrzymuje. I oczywiście idealnie na tych paseczkach. Chociaż to po prostu jest pewnie tak ustawione, żeby się tak zatrzymało, więc... Po co się znów czepiam? I chyba mam iść tędy. King. Men's fashion. Ups. Nie widzieliście mnie? O, faktycznie nie widzieli. Jakby tu ich ciekawie załatwić? Jakimś ślizgiem czy coś takiego? Fuck, tu szyba. Myślę, że nie ma szyby. Daj broń. Piesku. Okej. Gdzie jesteście? Skąd oni we mnie tak strzelają? No. Aha, tam jest jakiś. Ciekawe, czego w ogóle trafiam. I ciekawe, ile tu jest amunicji w tym pistoleciku.
Nie mówcie, że nieskończoność. Nie. Gdzie był drugi? Tu jest. Raczej go nie rozwalę, więc po co się tak bawię? Gra mi każe wejść tam. A żeby wejść tam, muszę iść tu. Chyba. Tak, doskoczysz tędy? Nie, nie doskoczysz tędy. Czyżby tam jakoś? Skacz. Nie. O, robi się ciekawy, tylko pytanie... Aha, okej. Okej, udało się. Po prostu chodziło o to, żeby rozwalić gościa z KM-em i potem poszło gładko. Mogłem na to wpaść od razu, ale myślałem, że po prostu nie da się go... Nie da się dojść do tego gościa. Ale jednak się dało. I wracamy. Wracamy ładnie. I o co tu chodzi? Wchodzimy na górę. Idziemy tutaj. Jedne drzwi i wyjdę. No, a, myślałem, że już się nie złapie, ale na szczęście się złapała. I czy to te drzwi? Chyba mój mały kumpel wrócił. Myślisz, że to on? Nie wiem, ale znam kogoś, kto wie. Ale kto to jest? Bo szczerze mówiąc nie ogarniam tego. No i koniec misji. Oglądajcie filmika. Jeszcze się zaraz z wami pożegnam. Cześć, Faithy. Miło cię znowu widzieć. Odrobina perswazji i Rowburn stał się rozmowny. Opowiedział mi o spotkaniu z zabójcą Pope'a w galerii. A zatem przyszłaś mi podziękować. Zgadnij lepiej, kto na mnie czekał. Nie wiem, Faithy. Ja tu przychodzę na precle. Niezła ekipa niebieskich. I oczywiście nic o tym nie wiesz, co? Nie, Faithy. To nie ja. A poza tym, gdybym chciał cię widzieć martwą, nie sądzisz, że sam bym cię zabił? Masz rację. Nie dałbyś rady tego zorganizować. Nie zachowuj się tak. Rowburn nie żyje. Szacun. To nie ja. No cóż, musisz uważać, z kim się zadajesz. A to już wiem nie od dziś. I znów tu jesteśmy. Obawiam się, że trzeba będzie przerwać to spotkanie. Mam trochę planów. Wiesz, jak to jest. Spróbuj nie dać się zabić. Merk, możesz już przestać udawać, że nie podsłuchujesz? Co się dzieje? Możesz sprawdzić Pirandello Kruger Security? Jasne. Czemu pytasz? Kiedyś widziałam tę nazwę. W biurze Rowburna i gdzieś indziej. Specyficzne logo. Masz coś? Nic specjalnego. Alarmy, ogrodzenia, wozy pancerne, prywatna ochrona. No proszę, ochrona naszego świata. Gdzie mają biuro? Jest ich kilka w mieście. Najnowsze w pobliżu doków. Podaj mi jakieś współrzędne. Sprawdzę ich. Tak więc to był kolejny odcinek Zagramy w Mirror's Edge i jednak zmieściłem ten rozdział w jednym odcinku, tak więc myślę, że się cieszycie, że nie rozbiłem tego na dwa. No i widzimy się w kolejnych odcinkach z gry Mirror's Edge. No i cześć.